Witajcie, jestem Magret i zapraszam Was serdecznie na kolejny odcinek z A Little to the Left. Ogrywamy już nadal rozdział 5, Nieziemska Organizacja. Weźmy świecznikami. A, nie możemy ruszać? Nie możemy ruszać, tak? Aha, czyli możemy sobie zgasić, okej. Okay. Aha, to biało. Aha, biała nam rośnie, tak? Stop. Trochę za wysoko. Ale możemy sobie wyrównać. Nie! Stój. Znowu czarna. Dobra. Białą sobie troszeczkę podniesiemy. Żeby sobie wyrównać poziom. Okej. I białą. Jeszcze wyrównamy sobie tu poziom. Okej, czy mamy... Aha, dwa rodzaje, tak? A teraz może byśmy spróbowali... Tych świeczników nie możemy przerzucić. Jakbyśmy spróbowali od najwyższego do najniższego, tylko to byśmy musieli w tą stronę. Dlatego, że jak damy w tą stronę, to ten świecznik jest dość wysoki i nie będziemy mogli go... Nie będziemy go mogli obniżyć. Dobra, no to rośniemy wszystkie świeczki. W sumie te niepotrzebnie rosły jeszcze wyżej. Aha, on nie może, tak? Spróbujmy. Damy radę? Nie. Zgaś. Jeszcze wyżej? Nie. Czy to jest najwyższy? Czy to jest najwyższa możliwa świeczka? Chyba, że spróbujemy jeszcze na odwrót, żeby... w tą stronę. Żeby w tą stronę była najwyższa. I tak, tu damy najniższą, chociaż no trochę mi to nie leży. Bo wtedy też tutaj musiałaby być najniższa. Jak to będzie wyglądało? Tutaj damy najniższą. Okej. Nie, stój. Ty nie. Tutaj ładnie nam to schodzi. No ale będzie problem z tą. Bo ta jedna nam bardzo nie chce. Nie, stój. Jeszcze troszkę. Jeszcze? Też sobie musiałam podejść do telewizora i sprawdzić po prostu wysokość, przełożyć linijkę. Wygląda na to, że tutaj odrobineczkę za mało nam było i... No. I teraz... Tutaj jeszcze odrobinkę, tak?
Uff, no to akurat było troszeczkę mierzenia nie na oko. Dobra, to lecimy dalej w takim razie. Mam lustro. Dobra, a jak w lustrze... Dodamy sobie dzbanek. Dzbanek. Tutaj damy sobie w tą... Aha, musimy chyba otworzyć, bo w lustrze, jak to przeglądaliśmy, to był... Tylko jak to... Aha, okej. Okay. Tak miał być. Nie, nie, daj mi to. Czemu nie możemy cię tutaj położyć? Co jest nie tak? Okej, okay, dobra. Najpierw zajmijmy się tą częścią. Czyli dzbanek z wodą mamy. A teraz świeca. Świeca, dobrze. Tutaj mamy... A nie, to, to. Cytrynka. Gałązkę dajemy do dzbanuszka i dzbanuszek układamy w ten sposób i mamy dalej książki. Tylko tą czaszkę na razie przesuńmy może. Zajmijmy się dołem, potem ta książka. Złap. Aj. Okej. Okay. I ta książka. Okej. Okay. A tu się da ją jakoś położyć. No dawaj. Otwieramy. Tutaj trzeba było na zamek trochę. Nie lustro, tylko tu. Okej. Okay. Czyli mamy tutaj jest. A teraz nie mamy odbicia w ogóle. A nie, mamy odbicie, mamy. A, i świece zgasimy. A może jeszcze zobaczmy, jak wyglądają pozycję, bo tutaj... O, w ten sposób. Okej. Okay. Czyli trzeba było nie tylko... Tutaj nam się troszeczkę to... ten fragment, ta paterka nie była dobrze ustawiona. No dobra. Lećmy dalej. Do puszki. Czyli tutaj coś, tak? Tu manipulujemy trochę muzyką. Albo i nie, chyba tylko mi się wydawało. W każdym razie powłączajmy wszystko, zobaczymy. Jeszcze ten żółty przycisk. Nie, ten żółty przycisk tu. I ten czerwony. Mamy już chyba wszystko włączone. Tak?
dobrze, czyli musimy zostawić serduszko. Symbol serduszka. Dobra, czyli tutaj ta jedna lampka, nam musimy ją wyciągnąć. Dobra. Czyli tak, tą jedną zamykamy. Tak samo tą łączymy na razie. Zamkniemy. Te dwie na dole wyłączamy. Tak samo jak tą. No. A, jest tu. I te dwie na dole wyłączymy. I chyba jeszcze jedna od drukarki, tak? Tak, jeszcze jedna od drukarki. Ta jedna od drukarki i już chyba będziemy mieli wszystko. No tak. Kotek ewidentnie trochę zazdrosny. No to kolejna zagadka, kolejne ułożenie. Oho. Oczyska. A. Musimy go... A. A, jak jest czerwone, to nie chcę, tak? No cały czas masz czerwone, to chcesz czy nie chcesz? Aha, musimy całe koło wypełnić, dobra. Czyli to nie chodzi o to, że barwę jak nie chcę kolorowej. Że zielona oznacza, że chce, a czerwona, że nie, tylko musi się koło nam wypełnić, dobra. Czyli wygłaskaliśmy kotka w rytm muzyczki. Kotek chyba zadowolony. No, chyba bardzo zadowolony. Nie możemy zdjąć. Aha, mamy obracać. Ale coś tutaj. Aha, to chyba jakieś takie po prostu. Do końca nie wiem, co tu mamy robić. A tu jest coś? Tutaj nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, co my mamy tutaj robić. Aha, okej, dopasować jedną myszkę, żeby dało się tutaj... Tutaj raczej będzie chodziło o ułożenie linii. Aha, no i tutaj ułożenie przed. To jakieś chyba taka bardzo... Relaksująca zagadka. Okej, tu mamy jedno. Teraz mamy mieć może jakiś... A...
Okej, nie mam pojęcia, co tu się dzieje właśnie. Jaki jest sens tych zagadek? Aha. Okej. Albo nawet całkiem. Okej. No to było dziwne. Czyli mamy tutaj po prostu osobę, która sobie porządkowała rzeczy i teraz postanowiła się bawić rzeczami, które były cały czas. Które wcześniej miała i gdzieś znalazła, tak? Bo to jest bardzo dziwne. Okej. Aha, dobra. Mamy dwie. Okej, i tą jedną. Nie, tutaj. Okej. To są generalnie bardzo dziwne. Tu biedronki, co? Nie wiem. Co wy tutaj macie zrobić, biedronki? Tu mamy... Dwa, czy trzy. Dobra, jeden. Ta kolejna. Więc wygląda na to, że będziemy musieli od najmniejszej do największej ilości kropek na biedronkach ułożyć. Aha, okej. Czyli tu mamy pionki i cień pionków. A teraz tak, tu będziemy mieć skoczki i wieże. Ciężko widać te okay, piony. Ruszają się, okej. Okay. Ciężko widać te cienie na tym konkretnym kolorze. A to co? Aha, czyli tu mamy do poukładania. Nie, ten. I największy czarny. Jeszcze tutaj. Okej, to miejsce. O, dobra. No i tu jakaś pudełkowa incepcja chyba nam się będzie szykowała. Dobra, to tak. Tutaj. O, jest. Teraz czarny najprawdopodobniej. Niebieski, boże, niebieski, różowy.
I żółty. To są jakieś mniejsze. A, to jest większa taca, tak? No to co? No to dajemy w takim razie te większe. No i możemy dać te mniejsze, okej. Okay. A! Czyli mamy jakiś bento box. No dobra, czyli mamy tak, plasterki pomidorka. Miejsce na kanapkę. Oliwki. No myślę, że możemy dać oliwki tak tutaj. Jest 4, więc powinny się zmieścić. Wisienki. Nie, wisienki tu nie pójdą. Marchewki. Szparagi. Ta cytrynka. Gdzie pójdzie cytrynka? Aha. A to są chyba paproszki kanapki, tak? Okej. Okay. No to cytrynka. Nie. A, dobra. Pomidorki tutaj. Cytrynka. I wisienki. O nie, najgorsza część sprzątania. Nie. Też nie. No ta na pewno nie. To żadna nie pasowała? Aha. Najgorsza część sprzątania, będziemy musieli dopasować pojemniki, tak? Cześć, kotku. Aha. Nie. Żółty, żółty. No czemu nie? Różowy. Żółty, okej. Okay. Aha, bo musimy z konkretnego koloru sobie to dopasować, tak? Dobra, to porzućmy na razie. No wyrzućmy go. I będziemy łapać różowy, ale różowy płaski będziemy łapać. No, gdzie jest ten płaski różowy? Jest. Dobra. Uff, w końcu. A nie. A nie, chyba już, no. Dotarliśmy na szczyt, czyli co? Chciałeś do księżyca, tak? O, ty obuzie. I co? Wygląda na to, że dotarliśmy do końca gry. Wydaje mi się, że gra jest idealna dla osób, które lubią taką niepospieszną, bardzo wolną rozrywkę, która stawia bardziej na takie uporządkowanie, wizualną jakąś rozkosz. Czy jest nudna? Raczej nie, raczej nie. Jest to ta gra z serii tych, które wciągają i które pomimo tego, że na początku wydaje się, że nie będą stanowić jakiegoś większego wyzwania, z czasem się rozwija, więc myślę, że tutaj mogłabym tą grę polecić i jak najbardziej wydaje mi się, że jest warta uwagi. Dziękuję wam bardzo za to, że razem ogrywaliśmy A Little to the Left. Być może jeszcze kiedyś spotkamy się w jakichś dodatkach lub bonusowych odcinkach, w zależności czy będą jakieś update'y treści. Dziękuję wam bardzo i do usłyszenia.